Witajcie na kanale Kwasogranie, Franek Koleza z Asterami Wisły Kraków. W ostatnim odcinku porażka. Porażka, która sprawiła, że jesteśmy na ósmej pozycji. Jak dobrze pamiętacie, czeka nas przeprawa pucharowa za niedługo, więc dzisiejszy mecz z Zagłębiem rozpoczniemy rezerwowym składem. W miejsce Kobusińskiego, w miejsce Romana Bregu, w miejsce lewego obrońcy Żunki, Krzyżanowski, Kot. Tutaj będzie Jaroch grał pierwsze skrzypce. Jeśli chodzi o obronę, zagra Osyra i zagra Chrzanowski. Zagra Chikton na bramce, Jaroch, Chrzanowski, Krzyżanowski, Duda. Będzie zmiana na Gamatsu. Chciałbym, żeby Repka też dostał szansę. Ole, Jarka, Repka. I teraz zastanawiam się, czy Repka... kto z prawej strony? Mamy możliwość Baeny i zagramy Baena. Antonik jak coś na rezerwie dla Villara. I za Karbo zagra Gogu. Nagamatsu, Gogu, Repka, Żyro, Talar, Kobusiński na ławce rezerwowych, albo Czubak, damy Chełmeckiego za Talara i chyba zagramy takim składem. Idziemy takim składem, mam nadzieję, że ten skład jest optymalny na grę z Zagłębiem Lublin. Wystawiłbym Kobusińskiego, ale chciałbym, żeby był gotowy na mecz, tak samo Czubak na mecz pucharowy. Tutaj ważą się losy na Gamatsu. Wydaje mi się, że jeżeli nie pokaże się w tym meczu z dobrej strony, to wyląduje na liście transferowej, a w jego miejsce pozyskamy Tomasiewicza lub Wisła Kraków. Tak jest, jesteśmy tuż przed meczem. Piękne sceny przed stadionem Wisła Kraków w Zagłębie. Rozpoczynamy, gościmy drużynę Zagłębia. No i musimy pokazać charakter. W ostatnim meczu Piast nas dominował. Gdzieś pogubiliśmy się w rozgrywaniu akcji. No i teraz pełne skupienie. Pełne skupienie. Na tym spotkaniu tutaj musimy zdobyć 3 punkty. Musimy pokazać się z dobrej strony. Teraz próba Baeny. Dawno nie grał w pierwszym składzie. Gdzieś tutaj Antonik go wyrzucił z tego składu i przegrał rywalizację z Antonikiem i z Villarem, ale dostaje szansę. Tak jak mówiłem, będziemy rotować, piłkarze będą mogli pokazać, na co ich stać. Nagamatsu, właśnie Japończyk przy piłce, musi poczekać. Próba rozegrania do Sobczaka futbolówki bez namiętności, to podanie nie dociera ono do Sobczaka. Mata. Dobrze, Gogu. Zatrzymujemy tą akcję. Gogu, jeszcze kółeczko. Jest Sobczak, który wraca po piłkę. Na Gamatsu, troszkę ryzykownie, aczkolwiek udaje się to podanie. Żyro. No niestety, błąd naszego napastnika i trzeba wracać. Próba, dobra próba odbioru piłki, ale tylko na chwilę. Walczymy do końca. Próbujemy presować piłkarzy Zagłębia. Próbujemy odebrać piłkę w pierwszej fazie podania. Tutaj świetnie Chodyna. Chodyna. Był pierwszy strzał Zagłębia na bramkę Chikchana. Pierwszy, który był groźny. 31 minuta. Na razie Zagłębie wygląda lepiej, aczkolwiek Wisła Kraków potrafi zaatakować. Baena, faulowany jeden z zawodników, Jaroch. Baena,
Piłka do Patryka Gogoła, Gogół. Tracimy futbolówkę. Jest Baena. Przerzut gry na drugą stronę. Chrzanowski, Osyra. Osyra, dobra piłka do Sobczaka. Jest Nagamatsu. Obok bramki. Próbował. Franek Kole na razie nie jest zadowolony z przebiegu tego spotkania. Wynik 0-0 to nie jest wynik, który chcemy oglądać. Wygrana. Tylko wygrana w tym meczu może przywrócić nas na dobry tor. Po ostatnim przegranej z Piastem, no tutaj morale w drużynie nie są najlepsze. Jesteśmy też przez meczem pucharowym. Musimy mieć na uwadze to, że no, takie mecze mogą troszkę podłamać, a jesteśmy przed właśnie meczem pucharowym, więc musimy pokazać się jak najlepszej strony. Teraz Csiktán broni, sędzia kończy pierwszą połowę bez strzału, bez polotu. Statystycznie Zagłębie lepsze od Wisły Kraków, oceny. No jak widzicie, powyżej 6 tylko Gogół i Chrzanowski, więc nie jest dobrze. Nasi zawodnicy, którzy przebywają na placu boju, nie pokazują, że tego zaangażowania w Wiśle. Kto ubiera koszulkę Wisły Kraków, powinien pokazać 100% zaangażowania w grę. Każdy mecz powinien być walką o mistrzostwo. Teraz dobry przerzut na drugą stronę. Chodyna. Znowu Chodyna się urwie tutaj Wiślakom, nie tym razem. Krzyżanowski powstrzymał ten atak, ale na krótko. Piłkarze w zielonych strojach kolejny raz atakują. Teraz Gogu czeka na Baenę. Baena, Gogu, jest Nagamatsu, ale to Gogu holuje na razie piłkę i nieudolnie podaje w stronę Nagamatsu, ale pieńko przechwytuje podanie. I teraz, żeby tylko nie stracić krycia, żeby tutaj nie stracić tej piłki, Osyra, za daleko sobie Osyra wypuścił piłkę, ale udaje mu się przetrwać ten atak. Teraz jeszcze Osyra, jeszcze podanie do Krzyżanowskiego, jeszcze podanie do Osyry. Osyra, jest Bregu i to dopiero Bregu traci piłkę spod nóg, rywal w natarciu. Bochar. Ajajajajajaj, Bochar, Csiktán, wielkie szczęście mieli piłkarze Wisły Kraków. Będą zmiany, z przodu się nic nie dzieje. Baena, Antonik, Nagamatsu, Olejarka, Repka, Zabregu, Starzyński. Już nowi zawodnicy na placu boju. Jest Antonik kreatywnie, Jaroch do Sobczaka, Sobczak niepotrzebnie wyłożył tą piłkę, że mógł sam próbować strzału. Pierwsza akcja po wprowadzeniu Antonika, która no, przynosi jakieś rezultaty. Atakujemy drugi raz, próba strzału, tym razem nieudana. Żyro, Olejarka, tam przepychają się piłkarze Wisły Kraków, ale nie dociera ta piłka pod pole karne. 74 minuta, 0-0. Czy w końcu ruszy się coś z przodu? Olejarka wszedł na boisku, robi więcej zamieszania niż Nagamatsu. Sobczak ucieka, ale ta próba nie jest najlepsza. Żyro, nie ma nikogo z przodu, by przejął tą futbolówkę. Antonik, 82 minuta, tutaj wydaje mi się, że dostanie szansę Chełmecki. Teraz Żyro, ma trochę miejsca. Żyro czeka na Antonika. Antonik do środka, jeszcze jest atakowany. Olejarka. Robimy zmianę. Wejdzie Żyro, wejdzie Chełmecki. Remis jest to najmniejszy wymiar kary dla naszej drużyny.
O ile uda nam się utrzymać ten wynik. Remis, remis przed tak ważnym spotkaniem. Remis przed tak ważnym spotkaniem, aczkolwiek no, nie jestem zadowolony z drużyny. Nie jestem zadowolony z drużyny. Zobaczcie, jak grali nasi piłkarze. Chrzanowski, Olejarka po zmianie wszedł, coś wniósł do gry, ale też nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa. Osyra, dobry mecz obrony. Reszta zawodników bardzo słabo. Zagłębie było zespołem lepszym tutaj. Zapoba za to, że nie udało mi się przechylić zwycięstwa na swoją. Winszuję jednym drugim. Szkoda tego spotkania. Ale jesteśmy, czekamy na mecz w europejskich pucharach. Czekamy na mecz w europejskich pucharach. Tak jest, mecz w europejskich pucharach. Teraz jedyne pytanie do centrum transferowego. Czy my mamy tutaj pomocników? Mamy tutaj pomocników, którzy mogliby do nas przyjść. Jest Dilberto, Juan Dilberto, jest Kun. Wydaje mi się, że chciałbym tego Noana Dilberto zobaczyć w akcji w naszej drużynie. Jest też Tomasiewicz, ale tutaj Noan Dilberto. To jest zawodnik. Zobaczmy jeszcze zanim zakończymy ten odcinek. To jest tak, Tomasiewicz. Dodaj do listy życzeń. Kuźma, Tendilberto, Piotr Liszewski. Na prawą stronę Pyrka. Pyrkę dodamy do listy życzeń. Jest dodany. Jest Piotr Rzemło. Fran Alvarez. Fran Alvarez to jest piłkarz, którego pewnie większość widziała, był u nas w składzie, ale chyba chciałbym pozyskać na ten moment Dilberto i spróbujemy zrealizować ten transfer. To może być zawodnik, który wniesie troszkę polotu w grę naszej ofensywy. Mam taką nadzieję. Zaproponuj kupno. Wymiana piłkarzy. Chyba my mamy za dużo. Pomocników mamy za dużo. Repka. Zaoferuj kwotę. I damy 300. 300 tysięcy. Okej, okay, dobra. To jest jakaś opcja. Negocjuj. Wymiana zawodników jest jak najbardziej plus. Nie sprawił się ważny, rotacyjny. Zobaczymy, czy ważny. Dobra, akceptujemy. 4 lata jak najbardziej. Klauzula odstępnego. Ja nie lubię tych klauzul. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię tych klauzul. Wolę mieć większy. Dwa 900. Myślę, że przyjdzie spokojnie. Uczciwa propozycja. Super, mamy to. Jesteśmy w stanie ten transfer przeżyć. Odchodzi Repka, więc 1:1 wymieniamy zawodnika. Noan Dilberto plus Oskar Repka. No jak Repka nabierze troszkę okłady, to będziemy w stanie może ściągnąć Repkę z powrotem, ale na ten moment Repka odchodzi i tutaj wydaje mi się, że jest to bardzo fajny transfer naszego zespołu. Nie straciliśmy dużo na tym transferze. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Nudę Pucharowy. Wprowadźmy zmiany w składzie. Sejdzie Żyro. Rodado. Czubak. Damy
z Kobusińskiego na ławkę rezerwowych. Na ławkę rezerwowych Trzot, Uryga, Kolej, Krzyżanowski, Szunka, Karbo. Zagra, a właśnie, Karbo. Tutaj Uryga. Gdzieś nam się Uryga. Duda za Nagamatsu. Brek zejdzie, wejdzie Roman. I teraz tak, Dilberto. Może ławka rezerwowych. Zachrzanowskiego. Starzyński. Zastanawiam się, czy Starzyński, czy Bregu. Ale może Bregu. Może Bregu. Żyra, Kobusiński, Leszczyński. Na bramce Leszczyński. I wydaje mi się, że w takim składzie zagramy. Tutaj Baena. Villar. Miki Villar. Miki Villar za Baenę. Chikchan, Żyra, Olejarka, Karbo, Antonik. Jest jak coś Olejarka, Dilberto. Dilberto może dostanie szansę. Zobaczymy. Wolałbym go wprowadzić w drugiej drużynie, ale może dostanie szansę. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Na ten moment Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.